Grecy są oczywiście wkurzeni, bo oni w życiu tych pieniędzy nie zobaczą. To nie jest tak, że oni biorą, znaczy, że myślę i gram i mnie zabijają. Przede wszystkim postanowiłem nagrać znów Battlefielda, bo mnie tutaj męczycie strasznie. Żebym coś z Battlefielda wrzucił, nie wiem czemu, znaczy możliwe, że nie każdy gra w Tribes, a gra jest darmowa, jak już mówiłem. A jak ktoś nie wie w ogóle, o czym mówię, to niech sobie wejdzie na mój kanał i zobaczy, jak w Tribes gramy z jogurtem. Na razie gra jest w wersji beta, więc... Kurde, mnie zabili. Więc jest testowana, ale w sumie wszystko działa, nie wiem, nie, raczej nikt, jak tak będzie sobie normalnie grał, to nie zauważy tam jakichś wielkich błędów, czy niedociągnięć. Czy nie wiem, nierówności w klasach, czy coś takiego. To bardziej na meczach wychodzi i przy jakichś takich zboczeniach, jak ktoś tylko siedzi i szuka błędów, że to na pewno wtedy znajdzie w becie więcej. A tak ogólnie gra jest bardzo ciekawa i można sobie dobrze pograć. Co my tutaj mamy? Metro. Wlazłem na jakąś mapę z metrem. Super Metro 24. Czemu co ja zaczynam grać w tą grę, to mam zajebiste słonko w twarz, nie? I poprzedni filmik nagrywałem, też miałem słońce w twarz. I teraz też mam słońce w twarz. A tu jakoś nam słabo idzie, może będę musiał wziąć tego. No, smoke grenade. To właśnie chciałem powiedzieć. Mówicie, żebym jogurta namówił na graniu, już mu tam wspominałem, powiedział, że pogra od niechcenia, bo go denerwuje ta gra, ale może mu się z nim spodoba. No więc powiedział, że pogra, ale że go nie ma teraz w domu, to gram sam znów. To nie powinno wam przeszkadzać, bo przecież lubicie mnie oglądać, a nie jogurta, jak nie potrafi nic zabić i lami strasznie. O kurde, coś tu jest obok mnie, bardzo blisko. Albo mi się zdaje, albo tu jest gdzieś namierzanie, znaczy ten... Ach, kurde, co za lama ze mnie. A, zmaściłem to. Pomyślałem sobie, żeby tak trochę odrywać się od gry. Puszczę sobie TVN24 newsy na drugim ekranie. Ale coś się nie chcą aktualizować i co ja tu widzę? Koktajle Molotowa versus gaz łzawiący. Grecy debatują. Taki news na przykład. Niespokojnie w Atenach przed kluczowym głosowaniem. Dzisiaj mają w Atenach głosować, żeby kolejny pakiet pomocowy, znaczy pomocowy. Wydymać ich chcą po prostu. Na czym polega problem w Atenach? Może o tym opowiem, o... Problem Atena po prostu polega na tym, że Grecja się zadłużyła w bankach francuskich i niemieckich, a oni oczywiście jej pożyczali, bo przecież ludzie jak ludzie nie oddają kasy, ale kraj to musi oddać pieniądze. No oczywiście Grecja już nie radzi z tym oddawaniem i teraz zamiast zbankrutować po prostu i pokazać palec tym bankom i tyle, no po prostu zbankrutowałby kraj, powiedział, że nie oddaje tych długów, które zaciągnął w tych bankach. I by było po problemie, przynajmniej dla Greków, no dla Niemców i Francuzów już trochę gorzej, znaczy dla banków. To w końcu są prywatne banki. No, ale Niemcy i Francuzi, czyli Unia Europejska wpadła na lepszy pomysł. Teraz cała Unia się będzie składać na pieniądze, znaczy na ten dług, tylko po to, żeby te banki odzyskały swoje pieniądze. Grecy są oczywiście wkurzeni, bo... Oni w życiu tych pieniędzy nie zobaczą. To nie jest tak, że oni biorą, znaczy, że myślę i gram i mnie zabijają. To nie jest tak, że oni dostają tą kasę i na co się ją tam wydają. Ta kasa nawet nie opuszcza granic Niemiec czy tam Francji, prawda? To są pieniądze, które z powrotem wracają do tych banków, więc to jest tak, jeśli Polska się dołoży tam ileś miliardów, bo się też dokładamy do tego, to po prostu dokładamy się do tych banków, bo Grecy kompletnie nic z tego nie będą mieli, no i
nie powinniśmy się im dziwić, że wychodzą na ulicę i są dość dobrze wkurzeni. Moim zdaniem powinni ten parlament cały, o, koktajle Mołotowa moim zdaniem powinni wybrać versus gazu łzawiący, no i tym policję też tam przepędzić w pizdu. Zwłaszcza, że ta policja też tam coś mówiła. Nie wiem skąd oni wzięli tych, co pilnują parlamentu, jak tam ta policja też jest jeszcze bardziej chyba wkurzona. Kurde, no i nie przejdę. Szkoda, szkoda. No to tak wam opowiedziałem po prostu o problemie greckim. A następny news. Znaleźli Houston w wannie z twarzą pod wodą. O, i pewnie przyczyna śmierci. Utonięcie. Jak ktoś jest w wannie pod wodą, to mógł utonąć po prostu. Naturalna przyczyna śmierci. Kolejny news. Internauci wspominają zmarłą piosenkarkę. Przegrała życie, ale otworzyła miliony serc. Też wzruszający. Rośnie też liczba ofiar zatruć czadem i pożaru. Murus zabił już prawie 100 osób. No z tym mrozem to już miał się skończyć, nie? Miało nie być mrozu, miało być super. Chyba w zeszłym tygodniu miał się skończyć. Ale się na razie nie kończy, a na śniegu też nie ma. Mógłby chociaż śnieg jakiś fajny popadać. To bym sobie na sanki skoczył. A tak to dupa. Co tam z tym metrem? Zaraz będziemy bronić, nie? Będzie fajnie, ile to już. Dobra. Pierwszy polski satelita. Cel samozniszczenie. Fajnie, fajnie. Sprawdzi, jak oczyścić orbitę ze śmieci. To nie wiem, jak to skomentować nawet. No to trochę jest żal, że nasz pierwszy satelita będzie się po prostu samozniszczał. I taki jest jego cel. Chciał przetestować nowy samochód. Jeździł po plaży, zaparkował w Bałtyku. Mi się od razu kojarzy z tymi hamerami, co jeździły po tym, po jeziorze, lodzie, nie wiem, rzece, czy co tam było, i chyba nie wyczaili, że hamer waży 3 tony. I lód na pewno tego nie wytrzyma. Dobra. Bierzemy coś, ten koniec gadania o głupotach, bo tu będziemy musieli teraz bronić, a taki wygląda na jakąś taką bardziej ogarniętą niż my. Pierwszy polski satelita, to już było. Biedroń. Zostałem opluty przez kibiców. Sprawę wyjaśni policja. Prosimy o reakcję, funkcjonariusze stali z boku. A to ten gej. Z Sejmu. Lepiej się o nim nie będę wypowiadał, bo mi tu kanał ściągnął. Nie wiem. Sikorski na linii z Clinton. Dziękowała Polsce. Ciekawe za co. Kurde, zagaszy. Ale zabiją mnie pewnie, jak będę się patrzył za co. Zaraz sobie zobaczę za co. Clinton dziękowała Sikorskiemu. To moja ulubiona trasa. Zawsze z boku idę. Im dalej z boku, tym mniej się was spodziewają. Nie, taka jest zasada w tym idzie. Ja zawsze można kogoś od tyłu zajść. Może mi się uda nawet teraz. Był atak od strony kiosku też, bo tu w kiosku to się spodziewają tylko gazet, a nie mnie. Więc ja wyskakuję sobie z tego kiosku i po nich jest po prostu wtedy. O! Koniec. Teraz mi tu ktoś... Kurde, no! A, to jest najgorsze, jak się tak dookoła wszystko obejdzie, stanie, już ma się kampić gdzieś na plecy przeciwnika i nagle się ginie. Ale tu mam jakiś... Co, gdzie ten typ jest? To jakiś kamper. Czemu jestem? A nie, dobra. Nie, on jest tam po lewej, dobra. Pam param pam param pam. Gdzie są nasi przeciwnicy? Tutaj jakiś koleś. Widzę, że to jest kamperska mapa. Ci ludzie na tym metro 24 na godzinę całe życie tu spędzają i pewnie już wiedzą konkretnie, w którym miejscu muszą siedzieć, żeby ich przypadkiem nikt nie trafił. A ja nie wiem, i biegnę do przodu i ginę, i jest zajebista gra. Po prostu najlepiej się gra. Najlepsze jest to, że ja gram już chyba 10 minut i nawet jednej osoby nie zabiłem już. Nie, no dobra, kogoś tam wcześniej zabiłem.
To jak jest jakiś dupy serwer po prostu. Ktoś tu do mnie strzela. Ale nas jest mało, może zaraz wysadzą i będziemy w kanałach walczyć. Kanały są fajne. Może powinienem naszych wysadzić. I będzie wtedy więcej akcji, bo będziemy w kanałach. Kanały Noshardu. No, a. Tego się nie spodziewał koleś, co? Dobra, zaraz się zrespi, trzeba sam spadać. Będzie afera, że ich gwałcę na tym. Na respie, że moim robię spawn rusha. Aj! Solija mnie zabił. Dobra, co z tym Sikorskim? USA wdzięczne za reprezentowanie ich w Syrii. Co? Ciekawe, co my robimy w Syrii. Już nie mamy gdzie pakować na Bliski Wschód. A w Syrii pewnie nie wiedzą, że to USA reprezentujemy. Tylko nagle sobie myślą, że Polska się wpieprza w nie swoje sprawy. I my oczywiście po dupie dostaniemy za to. No kurde, róbcie nam naloty. Może powinienem zmienić team albo coś. No wiecie co? Switch team list squad. Suicide, bo to jest po prostu tragedia takie granie. Może się komuś to podoba, jak siedzi w krzakach i kampi. Ale ja to wolę jednak sobie poatakować, coś pozabijać. Dobra, bierzemy i będziemy ich tutaj męczyć. Wejdziemy do jakiegoś składu. O kurde, dalej mi nie można było zrespić. Gdzie jest ten? Może się na mnie ktoś zrespi teraz, bo już zrobiłem taką akcję mistrz, że się tutaj pakowałem pod samych nich. A może mi ktoś po prostu nad głowę wskoczy, na głowę wskoczy i przebiegnie po mnie. O, mam jeszcze smoka. Muszę kampić teraz. O kurde, to nasz. Kurde. Dobra, jest ok. Idziemy do przodu trochę. I to jest piękne po prostu. A drugi jeszcze punkt został. Ale jest spoko na razie. Kurde! Ach, widziałem tego snajpera. Już nic nie mogłem zrobić. Już nic, ale mam nadzieję, że tamten punkt już tam będą chłopaki popychać do przodu. Żeby było dobrze. Ten dalej tu siedzi i kampi. Jak mnie wkurzają takie osoby? No co robisz, panie? Nic kompletnie. Idź na atakuj.
Kurde, mortar. Jest, poszło. Się broić to już nie umiem. Kampić to potrafili przez pół gry. I w dupie ich teraz mam kampienie. Bo jak będziemy w kanałach. O kurde, to znów nasz, ja pieprzę. Kurde. Jak tu się pisze? Sorki mu napisałem. Sorry. Oczywiście musiałem 10 swoich najpierw zabić. Oj, mnie kurde, coś ma mnie tak. Zawsze jest tak. Znaczy ostatnio. Może to wynika z tego, że nagrywam w tym HD i mam 50 FPS-ów, a nie 90 jak zwykle. Ale po prostu widzę kolesia i już. No i kurde, nigdy nie zdążę strzelić, on mnie już zabija. Nie wiem, czy on ma wymierzone już we mnie. No niemożliwe, bo to się co chwilę zdarza. Musiałem trochę zadymić. Nasi tam muszą wejść teraz. Taki jest plan, mistrz. No i nie wiem co ten TVN24. Miało mi się to aktualizować, a ciągle mam stare. Mucha się rozgrzała i pobiegła. I tak co miesiąc. Powinniśmy się cieszyć, że mamy Stadion Narodowy. Ania Mucha? Ciekawe o jaką muchę chodzi. Może jakaś biegaczka Mucha się nazywa. Ania Mucha to chyba nie biega, bo ona w ciąży była ostatnio. A może już urodziła? Nie wiem, nie byłem na pudelku dawno. Kurde, wiedziałem, że tam siedzą i niepotrzebnie... Ach, byłoby pięknie, bym wszystkich zabił w plecki. A tak mnie trochę wydymali, no. Sejm otwarty, tłum gości. Dzień otwarty w polskim parlamencie, taki news mi się pojawił. Czemu nie mogę się spawnować na moim teamie? To jest zjebane w tych serwerach coś. Powinienem normalnie móc się zespawnować. Nie biegać tam 100 km, kurde. Zero zabawy potem z takiej akcji, jak muszę dobiegać do ciągle. Kurde, co się stało? Ja pierdolę, no i mnie zabił. Nie podoba mi się ta gra dzisiaj, jest lewa. Lewa strasznie, ale kurde, powiedziałem, że coś nagram, to nagram. Nie dziwię się, no irytująca potrafi być czasem, po prostu jak serwer nie podejdzie czy coś, to jest tragedia. Pewnie zaraz mi ktoś tutaj zza rogu wyskoczy. No, ale mnie to irytuje, ale to jest denerwujące po prostu. To jest masakra. Nie wiem, czy wytrzymam psychicznie takie granie. Na Izabelu się zespawnuję. Nie widzisz go. No dobra, może ten Izabel go przynajmniej zabije.
Izybel, Izybel. On się nazywa Izybel. No. Pewnie w którymś momencie mi się film przerwie. Ale wtedy mi wybaczycie, bo jak mi się miejsce po prostu na dysku skończy. Ciekawe jak ja to skompresuję. Co mnie tutaj... Ale ich tam pocisnąłem trochę. Kurde, szkoda, że nie miałem tego. Że mam smoke grenade'a. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Ci tu wchodzą. Oj, a się wpakowałem. Ciągle się tak pakuje, kurde, na przeciwniku. Wydaje mi się, że nasz team jest po prostu jakiś lewy trochę. W sumie w tym drugim jakieś takie mają wyniki typu 40 na... Czy jestem w jakimś składzie? Jestem w składzie, ale nie mam pojęcia, czemu nie mogę się spawnować na nikim. Serwer tak ustawił. Koniec moich newsów, bo niestety to coś z TVN24, tak zwany kujowy programik, nie działa. Miał mi dawać newsy. No, 27 ticketów, to coś czuję, że już dalej chyba nie podejdziemy. Znasz koleś, czy nie? Ja mam takie lagi? No i co? Co teraz kurde zrobić? Mam 16 ticketów, wypadałoby tu iść. Ty mi kolego pomożesz. No nie, nie przeładowuj, Soul, co ty robisz? Nie ładuj przy takim momencie. Wypadamy jak muchy. Oj, ten też padł. Nie, nie padł, nie padł. I będą broić. A, wyszło. Dobra, przynajmniej jeden się udało. Ciekawe jak z drugim pójdzie. Czy to już koniec? Trzy tikety i jest tragedia. I koniec. Chyba miałem ostatniego deada. No, to tyle nagrywania. Kurde, 25 minut prawie. Battlefielda. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tej tragedii, którą pokazałem przed chwilą. No ale cóż. Tak czasem wygląda Battlefield. To nie dziwcie się Jogowi, że mu się potem grać tutaj nie chce. Ej, squad, Reborn. Sprawdźmy w ogóle, jaki wynik był na końcu. Skip, skip, skip. No mój, to tragedia. O, ten koleś, ten Izybel. 40 na 10, jak on to zrobił? Miał jakiś normalny wynik wcześniej, chyba że gdzieś się skampił na sam koniec. Ale punktów nie ma, jakby miał 40 kili. Ten też ma 40, no nic, dobra, nieważne. Dobra, to dzięki wszystkim, którzy obejrzeli to do końca. Trzymajcie się, hej.